Kochani, świat już nigdy nie będzie taki jak był, ani nie jest taki jak będzie, a to co będzie nigdy nie było. Nie ma już takiego świata jaki znaliśmy sprzed tygodnia, jest już tydzień od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i ludzie siedzą w domach albo stoją, w każdym razie zostają w domach. Nie ma tego co było. Wszyscy przeczytali wszystkie książki, obejrzeli wszystkie filmy i seriale, ja też nie prawie to zrobiłem, jeszcze mi zostało trochę, ale skończę. I pytanie jest następujące, co robić? Dzisiaj na to pytanie postaram się odpowiedzieć ja, Abletr, wasz ulubiony youtuber językowy i postaram się wam powiedzieć, co zrobić, jeśli wyrywacie języki z głowy, włosy, z coś tam i nie możecie się opanować. Dzisiaj powiem wam, jak języki mogą zmienić wasze życie i jak z językami możecie przetrwać całą epidemię. Zapraszam serdecznie. Ja na przykład się dobrze bawię. Jest już taki tydzień, minął, zrobiłem dużo rzeczy. Zacząłem się uczyć więcej języków niż robiłem to wcześniej, albo przynajmniej robić to w większym wymiarze czasowym. Oczywiście jest ciężko również i mi, ponieważ języków się uczyłem zazwyczaj w komunikacji miejskiej, którą dojeżdżałem do szkoły albo do pracy, a teraz nie jeżdżę, bo siedzę w domu. Co robić? Jak zmienić swoje życie tak, żebyście po kwarantannie wyszli z niej i zostali lepszymi językowymi człowiekami? Żebyście mogli wyjść dumnie z orderem z ziemniaka na piersi. Nauczyłem się rosyjskiego na poziom B2. Nauczyłem się hiszpańskiego na A2. Jak to zrobić? Dzisiaj wam powiem kilka tipów, kilka porad, jak wykorzystać ten czas w domu, którego macie wszyscy, spodziewam się, o wiele więcej niż wcześniej i jak go zagospodarować dobrze tak, żeby tych języków się uczyć i co robić z nimi. Jeśli śledzicie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, co jest potrzebne do nauki języków, że to wcale nie są grupy, kursy, lektorzy, zajęcia stacjonarne, gdzie musicie jechać pół miasta po to, żeby dojechać na swoje zajęcia, które mogą być odwołane w ostatniej chwili. Tak naprawdę potrzebujecie siebie, swojej własnej motywacji, dobrej woli, często aplikacji mobilnej, czyli telefonu, tableta, komputera, żeby ją obsłużyć. No i czasem komórki internetowej, mikrofonu, kamerki internetowej. W każdym razie, nauka języków w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwa i kwarantanna, mi się wydaje, temu bardzo mocno sprzyja, żeby odkryć te możliwości, że tak naprawdę nie potrzebujecie mieć podręcznika i kogoś, kto go sprawdza raz na tydzień, tylko tak naprawdę sami możecie ten podręcznik robić i sprawdzać go sobie na bieżąco, a nawet nie używać podręczników, tylko używać wszystko pozostałe, co można znaleźć dookoła. Jakiś czas temu wrzuciłem filmik o moich ulubionych apkach do nauki języków. On już ma około 7000 wyświetleń, czyli jest to chyba najbardziej oglądany mój językowy filmik na tym kanale. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam. Oczywiście po tym filmie możecie sobie przejść, on wam się wyświetli gdzieś tu teraz. W każdym razie polecam używać aplikacji mobilne. Kropka. Jak się to robi? Bierzecie telefon, mój się teraz ładuje, więc wam nie pokażę, ale wiecie, jak się bierze telefon do ręki, wchodzicie, instalujecie coś z aplikacji, które polecam, czyli Duolingo, Memrise, Link, Babbel, 50 Languages, Glossika, Anki. To są takie w zasadzie 7, którym mogę wystawić znak jakości. Każda z nich jest inna, więc pytanie, do czego potrzebujecie, jak się chcecie uczyć? Jeśli chcecie się uczyć słówek, to polecam Memrise i Anki. Jeśli chcecie się uczyć gramatyki, to polecam Duolingo i polecam na przykład Glossikę w sumie. Jeśli chcecie się nauczyć konstrukcji języka i zrozumieć, jak język działa, jakieś większe teksty w tym języku pochłaniać i analizować, no to wtedy Link bądź 50 Languages. To jest najlepsza opcja wtedy. W każdym razie one są jakoś tak podzielone. Każda z tych aplikacji uczy czegoś nowego, czegoś innego i na czymś innym się skupia, więc tak naprawdę one wszystkie są kompatybilne. Możecie ich używać w tym samym momencie. Co polecam zrobić w czasie kwarantanny? Polecam ściągnąć bądź zalogować się na każdą z nich. Zazwyczaj nawet w tych płatnych aplikacjach jest jakiś okres próbny, więc możecie sobie to sprawdzić przez 2, 3, 5 dni i dowiedzieć się, tak naprawdę rozeznać się w tym, czy ta aplikacja jest dla was, czy to źródło, tamto źródło, bądź inne jeszcze trzecie jest stworzone dla was. Wtedy wybrać sobie to, które wam najbardziej odpowiada i uczyć się, bądź uczyć się z kilku na raz. To też jest bardzo spoko. Jeśli chodzi o naukę, macie masę tutorialów, które znajdziecie tu i ówdzie. Ja wam dam oczywiście linki do ściągnięcia tych apek, bądź do stron internetowych danej aplikacji. Wtedy możecie sobie obczaić, o co w każdej z nich chodzi.
Druga rzecz, każdy z nas na pewno sięgnął po książkę już w czasie kwarantanny. Są też książki do nauki języków. Są to książki zarówno gramatyczne, takie rozprawy doktorskie, których nikt nie rozumie poza człowiekiem, który to pisał i promotorem, ale są też podręczniki. Można podręczniki znaleźć w internecie do wielu języków. Ja wam podeślę dwa magiczne dyski, one też będą w opisie. Tam są dwa magiczne dyski z materiałami do nauki jakiegokolwiek języka sobie wymarzycie na świecie. Są języki jakieś kaukaskie, południowo-indochińskie, jakieś języki afrykańskie, naprawdę tam jest wszystko. Możecie sobie ściągnąć taką książkę. Co polecam zrobić później? Wydrukować i książkę przerabiać sobie, robiąc notatki własne. W ten sposób nauczycie się o wiele bardziej, o wiele lepiej i o wiele bardziej zrozumiecie dany język. Więc ściągajcie na zdrowie, drukujcie i później siedźcie, ślęczcie nad tymi stronami, przewracajcie kolejne i kolejne i żebyście ogarniali język do końca całej kwarantanny. Wierzę w was, trzymajcie się. Oczywiście możecie również znaleźć e-booki w językach docelowych. Wiem, że Empik uruchomił tą usługę premium swoją na 60 dni za darmo. W usłudze premium są też e-booki po angielsku, rosyjsku, hiszpańsku, niemiecku i bodajże francusku. To na pewno wiem, że są. Możecie poszukać też w innych językach. To jest najprostszy, darmowy, legalny sposób w tym momencie na znalezienie e-booka bądź audiobooka w języku obcym. Możecie też wyszukać sobie e-booków bądź audiobooków w języku obcym, wpisując po prostu frazę e-books in Norwegian, e-books in Russian, albo jeśli jesteście już masterami i umiecie napisać in Russian po rosyjsku, to napiszecie sobie e-book po ruski. Wtedy znajdziecie sobie bardzo prosto e-booki do danego języka i możecie bez problemu czytać, czy to na telefonie, czy na komputerze, czego nie polecam, najlepiej na czytniku, albo też sobie wydrukować, więc to jest naprawdę bardzo prosta metoda i teraz jest właśnie na to czas. Ale jeśli nie jesteście przekonani do wielkich form pisarskich, czyli jeśli nie możecie przebrnąć przez 200-300 stron książek, co też mi się bardzo często zdarzało, także nie obwiniam, możecie po prostu czytać newsy bądź gazety w językach obcych. Teraz większość redakcji, myślę, że 99% redakcji światowych jest obecna w internecie i w internecie często nawet bardziej niż w formie drukowanej. Wystarczy sobie wyszukać, nie wiem, Sport News in Swedish, albo Political News in Greek. I znajdziecie sobie strony, w których macie newsy codziennie, tam 20 tysięcy newsów, może przesadziłem, ale ze 100 newsów codziennie na pewno gdzieś tam wskoczy. Możecie też czytać archiwalne oczywiście, bądź jakieś historyczne wpisy na ten czy inny temat. Brać sobie takiego newsa, otwierać go obok. To jest ważne. Otwierać zeszyt i w zeszycie zapisywać ważne znaleziska bądź ciekawostki, które znaleźliście w tym tekście. O zeszycie opowiem za sekundę. Jeśli nie boicie się wychodzić na zewnątrz, polecam, bo czasami warto się przewietrzyć, pójdźcie do sklepu papierniczego, sklepu z artykułami szkolnymi, biurowymi, kupcie sobie zeszyt. Zeszyt najlepiej duży, ja preferuję te formaty A4, bo to jest bardziej przejrzyste. I w zeszycie zapisujcie sobie słówka, zapisujcie sobie frazeologizm, zdania, wszystkie konstrukcje, które znajdziecie na wcześniej wymienionych platformach, czyli zarówno z aplikacji, zarówno z e-booków, książek, newsów i tak dalej. Jeśli coś zwróci waszą uwagę, lepiej to zapisać niż nie zapisywać, bo daję wam 100% gwarancję, że nie zapamiętacie. Więc bierzecie takie zdanie bądź słowo, zapisujecie z tłumaczeniem bądź z jakąś większą notatką i wtedy, jeśli ono wam się pojawi ponownie w jakimś tekście, będziecie już wiedzieli, gdzie wrócić, że ono jest w waszym magicznym zeszyciku. Więc bierzemy zeszyt, wydajemy te 10-20 zł na zeszyt. Ważne, żeby był dobry, żeby wam się kojarzył z czymś fajnym. Otwieracie, piszecie na pierwszej stronie imię, nazwisko, język tam, nie wiem, ukraiński i zapisujecie wszystko po kolei. Zobaczycie, jaki wam słowniczek bądź książka do języka wyjdzie na koniec całego procesu i całej kwarantanny. A jeśli nie umiecie się sami zmotywować, to mam dla was poradę. Wystarczy wejść na jedną ze stron, na której są lektorzy do danych języków zebrani i poszukać sobie lektora, który wam odpowiada. Ja polecam iTalki, z którego sam korzystam, na którym sam jestem nauczycielem, więc jeśli na przykład chcecie się nauczyć angielskiego
polskiego, białoruskiego, to tam zapraszam, możemy sobie takie lekcje zorganizować. Ale jeśli nie uczę żadnego z języków, który Was interesuje, śmiało wejdźcie, poszukajcie. Macie taką wariantywność nauczycieli do wyboru, do koloru, do płci, do zainteresowań, do doświadczenia życiowego, cokolwiek. Każdego znajdziecie. Oczywiście przedziały cenowe się różnią, ale co jest ważne, na tego typu platformach lekcje bardzo często są droższe niż 50-60 zł. To jeszcze zależy od języka oczywiście, ale generalnie jest to dość tania rozrywka, o wiele tańsza bardzo często niż lekcje stacjonarne. Także bardzo Wam polecam, a jedyne co potrzebujecie, to tak naprawdę komputer, Skype i kamerka. No i ten zeszyt obok, o którym przed chwilą wspomniałem, on powinien Wam towarzyszyć przez całą naukę w tym okresie kwarantanny. Polecam iTalki, link oczywiście też będzie na dole. No i rzecz, od której jestem uzależniony i której nawet nie zauważam, ale warto o niej wspomnieć, czyli YouTube w języku docelowym. Ja w tym momencie w swojej liście subskrypcji mam masę kanałów białoruskojęzycznych, rosyjskojęzycznych, angielskojęzycznych, włoskojęzycznych, norweskojęzycznych. Oglądam je w zasadzie nie zauważając tego wszystkiego. Bo algorytmy YouTube'a tak działają, że Ci podpowiadają jakiś filmik, ja zazwyczaj klikam ten pierwszy z brzegu i sobie go słucham bądź oglądam. Wiele z nich nie zauważam tak naprawdę, ale na pewno mój mózg gdzieś tam notuje pewne koneksje, pewne słowa, zdania i inne rzeczy. Możecie znaleźć w kanały o tematyce, jakakolwiek Was interesuje. Więc na pewno znajdziecie kanały o motoryzacji po szwedzku i rumuńsku, na pewno znajdziecie kanały o modzie po niemiecku i chińsku, na pewno znajdziecie kanały o kuchni po francusku i w języku portugalskim. Także bez problemu, na pewno. I oczywiście gwarantuję Wam, że to nie jest tylko tak, że obejrzycie dzisiejszy filmik czy filmik przed tygodniem na tym kanale, ale będziecie grzebać od samego początku i w ten sposób śledzić ten język i wczuwać się też i bardzo dużo nowych rzeczy słyszeć, bo to jest bardzo ważne, żeby w języku słyszeć przede wszystkim i dopiero później mówić. Także polecam Wam YouTube'a, zwłaszcza, że jest to darmowe. Możecie też oglądać seriale na Netflixie, ale za to musicie już tam trochę zapłacić. W każdym razie to też jest jakaś opcja, ale do seriali trzeba się bardziej przygotowywać niż do YouTube'a, więc ten YouTube dla mnie jest bardzo taki pożyteczny gdzieś tam. W każde 10 minut jestem w stanie sobie znaleźć filmik o, nie wiem, o historii po rosyjsku, albo filmik o sytuacji politycznej we Włoszech, nie? 20-minutowy. Także to jest naprawdę pomocna sprawa i sprawa, która zawsze gdzieś tam się Wam wciśnie. Okej, warto jeszcze poszperać po forach i po Facebooku, poszukać grup z danego języka. Są grupy na przykład Polaków uczących się języka japońskiego, włoskiego, jakiegokolwiek, ale są też grupy lokalne, gdzie siedzą nosiciele języka. Wiem, że w Skandynawii jest to popularne, że na przykład szwedcy bądź norwescy emeryci, jest taka grupa Porozmawiaj ze mną po norwesku bodajże, i tam ci ludzie sobie siedzą i czekają, aż zagraniczni ludzie, którzy się uczą języka norweskiego bądź szwedzkiego, napiszą do nich: hej, uczę się od tego i tego czasu, potrzebuję kogoś do praktykowania rozmowy. Ci ludzie będą bardzo Wam wdzięczni za to wszystko, ponieważ oni tak naprawdę nie mają za dużo do roboty, a potrzebują kontaktu ludzkiego, więc możecie się dla takiej osoby stać też bardzo dużą pomocą. Nie tylko ona Wam pomoże oswoić jakiś język, ale też Wy będziecie dla kogoś może nawet kimś bliskim przez jakiś czas. Także polecam poszukać, poszperać w internecie różne fora, gdzie możecie znaleźć naprawdę masę materiałów. Internet jest mega bogaty we wszelkie potrzebne źródła i materiały do nauki tego bądź dowolnego innego języka. Okej, myślę, że to by było na tyle. Raczej niczego nie pominąłem, ale jeśli Wy macie jakieś inne magiczne sposoby na naukę języków, napiszcie śmiało w komentarzach. Napiszcie mi też, bo jestem ciekaw, jak bardzo ta kwarantanna, ten status epidemiologiczny wpłynął na Waszą naukę języków. Czy uczycie się mniej, uczycie się więcej? Jak to wszystko wygląda i jakie są Wasze plany na te, myślę, przynajmniej najbliższe 2-3 tygodnie? Jeśli chcecie śledzić więcej takich produkcji jak ta, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Możecie również wesprzeć mnie na Patronite. Jeśli chcecie, żebym miał z tego jakiegoś marnego grosza, to śmiało przejdźcie na moją stronę w Patronite. Dajcie oczywiście łapeczkę w górę, napiszcie komentarz. No i czekam na kolejne nasze spotkanie. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.